Have fun, guys. You're Darek. Jesteśmy na kolejnym meczu eliminacyjnym w grupie. No i jedziemy za ciosem, jak to się mówi. Mamy kolejnego, nie debiutanta, tylko debiutantkę. No i to będzie znane nazwisko. Aneta Pytel. To jest małżonka Darka Pytla ze Świdnicy. Znawcy turnieju pamiętają, że Darek bodajże wygrał bonus turniej, jak się nie mylę. No a dzisiaj swoją premierę święci jego małżonka Aneta. No i zobaczmy, jakiej to idzie. Gra z Wojtkiem Bączkiem z Wrocławca. Tu już widziałem fragment, że Wojtek zachowuje się naprawdę partnersko, towarzysko. Próbuje z Anetą poprzebijać tą piłkę. I tak powinno raczej być, jak się widzi zdecydowaną różnicę w poziomie gry. No, czas do czasu trzeba huknąć, tak, że przeciwnik widział, jak piłka leci, nie potrafi szybko lecieć. No, ale przede wszystkim trochę pograć. No, gdzie ta Aneta chowa te piłki? Gdzieś tam pod gumkę. Aj, szkoda. Wejdę na kogoś. No, zobaczymy wymianę. Ajajaj, ten forehandzik, szkoda. No, to już mogła być znowu dłuższa wymiana. Byliśmy takowej wymiany świadkami. Tam piłka leciała z 6-7 razy nad siatką. I może też zobaczymy. Teraz. Gdzieś to coś znosi. No, wiatru tutaj nie ma raczej. Gdzieś tam jakiś techniczny błąd. Aneta doskonale wie jaki. Drugi serwis był bardzo poprawny. No i mamy tą długą wymianę. Proszę. Oj, atak Wojtka, uwaga. Ajajajajaj. Tak? Bo tak usłyszałem. Już. Tak to czasem bywa szybko. Nie, nie, wszystko Anecia, wszystko w porządku. Wszystko co piękne szybko mija. No to filozoficzna maksyma byłaby rzeczywiście w tej sytuacji bardzo ciekawa, bo Aneta niestety przegrywa w tym meczu. Tu się potwierdza, że jednak udział w turnieju, że ta odwaga, że wychodzę na korty, że gram, że mam przyjemność z gry, ma swoją wartość. Zwycięstwo oczywiście jest słodkie, jest wspaniałe. No, ale taka postawa Anety rzeczywiście to było bardzo sympatyczne i fajne. Bo na przykład spotkałem się z reakcją. No szybciej, szybciej, niech to się skończy ten dramat. Taka torga. A tu nie, Aneta, proszę. Ładny forehand znowu. Aj, poleciało to gdzieś tam. Chyba musimy, proszę, jako organizator zafundować nagrodę Wojtkowi. No, Wojtek zna taką sytuację, ponieważ niedawno święciła swój debiut w tym turnieju jego małżonka Ewa. A dzisiaj gra po raz chyba drugi. No i często Wojtek gra z Ewą, więc też musi być towarzyski. To nie z racji tej koligacji jakiejś rodzinnej, ale właśnie z racji tej różnicy tego poziomu gry. No i tu chyba mamy 5-0, czyli 5-0. Wojtek dopinguje swoją przeciwniczkę. Walcz, walcz. Pięć
Kindzer Wojtek, Serbo Janeta. Świdnica kontra Bolesławiec. No, jesteśmy na korcie hiszpańskim. No, nie ma pierwszego serwisu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak się czuję, że się źle piłkę wyrzuciło, powinno się właśnie tak zareagować jak Aneta. To znaczy, że kontroluje sytuację, że potrafi ocenić piłkę. Aj, szkoda. Proszę, Wojtek, na luzie tu sobie przerzuca rakietę, żongluje, proszę, proszę. Czuję się pewnie. Ma ku temu powody. Przypomnę, że w grupach eliminacyjnych, jak i w całym turnieju gramy jednego seta do 6. Więc czy to grupy, czy to półfinały, czy finał, zostajemy przy takiej regule. No i to będą tutaj zaraz piłki meczowe. No, bardzo ładna wymiana. Gdzie teraz kieruje piłkę Aneta? Musimy tutaj zobaczyć, kto to tak klaszcze. Kto i dlaczego i kto im zapłacił. A może nie. A może po prostu podziwiają to, o czym wcześniej mówiłem, że Aneta stawia czoło, stanęła na korcie i po prostu gra. A że jej brakuje trochę forehandu, backhandu, trochę techniki, trochę szybkości, czy czegokolwiek. Nie ma to chyba znaczenia. Jestem, gram. Później może powiedzieć, że byłam. Przeżyłam, widziałam. Proszę bardzo, jaki lot. Tutaj Wojtek Bączek z Bolesławca nie miał kompletnie żadnych szans. To... Nawet bardzo fajny termin się ciśnie na usta. Był za mały w tej sytuacji. Albo za niski. O! No to są takie popularne rekordy odwrotne. Forehand po prostej, często właśnie też z returnu. Zawodnicy pewnie się czują przy drugim serwisie przeciwniku. Gdzieś tam próbują tą grę robić od razu. Właśnie tym zaskakującym uderzeniem. Dosyć ryzykownym, bo ten kort się bardzo zwęża. No, trzeba grać dokładnie, ponieważ się odkrywa całą stronę, prawą stronę. No i można powiedzieć, że albo rybka, albo akwarium, albo kończymy. Albo nas skończą. No, rozgadałem się i nie wiem, ile jest. I to może być jakieś, może po 30. Zobaczymy zaraz. Tak, dobrze. Oceniła, że zły wyrzut. Bardzo ładne zachowanie. Jak ja to mówię, nie jest to automat do Coca-Coli. Ale Czewi oceniła sytuację, że to nie jest piłka do serwisu. Coś tam Wojtek mówił, chyba nie wiem, 30-40. Mamy piłkę meczową chyba. Prawdopodobnie. A tam właśnie te oklaski dochodzą z kortu polskiego i tam gra właśnie małżonka Wojtka Bączka, Ewa. Podejrzewam, że te oklaski właśnie należały do Ewy. Ajajajajaj. Game set match niestety. Game set match dla Wojtka Bączka.